Jedną z ważniejszych funkcji kamer samochodowych są tryby parkingowe. Przy czym tych trybów parkingowych jest wiele, natomiast moim zdaniem najbardziej skuteczny jest tak zwany automatyczny bądź aktywny tryb parkingowy. Na czym polega automatyczny tryb parkingowy? Kiedy kamera jest stale zasilana, automatyczny tryb parkingowy wbudowany w tę kamerę automatycznie też rozpoznaje, czy w danym momencie samochód jest zaparkowany i załącza tryb parkingowy, czy też jest w trakcie jazdy i uruchamia nagrywanie ciągłe w pętli. Więc ten automatyczny tryb parkingowy de facto zwalnia nas z pamiętania o tym, żeby cokolwiek przełączać w kamerze. Po prostu kamerę podłączamy do zasilania stałego i zapominamy o jej istnieniu, a kamera samoczynnie radzi sobie z doborem właściwego trybu nagrywania. Stojąca koło mnie kamera samochodowa Mikabi PQ4, jak się pewnie domyślacie, jest właśnie wyposażona w taki tryb parkingowy automatyczny. Dotyczy to zarówno wersji single, jak i dual. I co ważne, jako jedna z niewielu, a chyba pierwsza tak naprawdę na komercyjnym rynku, przynajmniej w sklepie wideorejestratory 24, ma też w zestawie podstawowym adapter zasilania, służący do podłączenia kamery do instalacji elektrycznej samochodu. I to nie byle jaki. Jest to adapter zasilania trzyżyłowy z funkcją, tak zwaną funkcją ACC. Funkcja ACC to jest dodatkowy kabel, w tym przypadku akurat czerwony, który podłączamy do instalacji elektrycznej, do obwodu, który jest zasilany na zapłon samochodu, czyli w momencie, kiedy zapłon jest aktywny, czyli po prostu jedziemy samochodem, mówiąc krótko, silnik jest włączony, kamera nagrywa normalnie, standardowo w pętli. Natomiast kiedy wyłączamy zapłon, czyli ta ACC, żyło ACC przestaje już podawać sygnał, kamera to automatycznie wykryje i automatycznie, samoczynnie przełączy się w tryb, nagrywanie trybu parkingowego. W tym przypadku, w przypadku PQ4 jest to nagrywanie w trybie timelapse, więc nagrywanie poklatkowe, ale dzięki temu adapterowi zasilania, który zaznaczam jeszcze raz, jest w zestawie podstawowym, w pudełku z kamerą, mamy możliwość skorzystania z tej funkcji od razu. W tym materiale chcę Wam przedstawić, jak ten tryb parkingowy w kamerze PQ4 działa, jak dokładnie podłączyć adapter zasilania do kamery, jakie funkcje aktywować w ustawieniach kamery, żeby z tego trybu parkingowego automatycznego w PQ4 skorzystać. Tak więc zapraszam serdecznie do obejrzenia tej prezentacji. Na początek dwa słowa na temat samego adaptera zasilania ACC. Zasadniczą funkcją adaptera zasilania jest zabezpieczanie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora w samochodzie, bowiem po podłączeniu do instalacji elektrycznej, czyli de facto do akumulatora samochodowego, no istnieje ryzyko, że zostanie on po prostu w funkcji czasu bardzo rozładowany. I teraz przy napięciu 12-woltowym napięciem odcięcia jest poziom 11,8 V, przy 24-woltowej instalacji 23,6, a więc po osiągnięciu tych granicznych wartości napięcia, zasilanie do kamery zostanie automatycznie odcięte, aby zapobiec dalszemu rozładowywaniu akumulatora samochodu. Jeśli chodzi o budowę tego adaptera, no to jest to taki malutki box, jak widać, myślę, że wszędzie się bez problemu zmieści. Tak, z jednej strony mamy dość długi kabel USB, on tutaj się kończy wtyczką mini USB, która wchodzi standardowo do kamery, tutaj do gniazda 5V. Natomiast z drugiej strony mamy trzy żyły i teraz jest to też tutaj wyjaśnione. Żółty, yellow, jest stałym plusem, czerwony jest ACC, a więc należy go podłączyć do instalacji aktywnej po włączeniu zapłonu. Natomiast czarny to jest masa. To jeszcze zaznaczam, jest dodatkowy bezpiecznik na stałym plusie, w razie czego. Ale ponieważ nie jestem w samochodzie, tylko w laboratorium testowym, mam też taki testowy adapter, który symuluje mi właśnie sygnał ACC, tak jak bylibyśmy w samochodzie. Jak to działa? Stały plus i czerwony ACC mam zwarty, przy czym do czerwonego ACC mam jeszcze taki przełącznik dwustanowy, zero-jedynkowy, który symuluje mi właśnie włączenie bądź wyłączenie zasilania na żyle ACC, więc tak jakbyśmy włączali bądź włączali zapłon w samochodzie. Natomiast to podłączam do zwykłego gniazda zapalniczki samochodowej. Więc zaczynamy. Kamerę mam tutaj podłączoną i podłączam zasilanie. Jest to na jedynce. I pierwsza ważna sprawa. Bezpośrednio po podłączeniu zasilania do kamery za pomocą adaptera zasilania ACC należy w ciągu maksymalnie 10 sekund wejść do menu, odszukać opcję ACC i ustawić ją jako włączoną.
To należy wykonać tylko raz, natomiast przy każdym kolejnym włączeniu kamery za pomocą ACC oczywiście już nie trzeba tego wykonywać, kamera już zapamiętuje to ustawienie. Natomiast wynika to z tego, że to jest właśnie przełącznik, czy za pomocą którego kamera rozpoznaje, czy mamy podłączony sygnał zasilający z adaptera ACC, czy też z standardowego zasilacza zapalniczkowego. I teraz zwróćmy uwagę, że tutaj pojawiła się taka nowa ikonka, która sygnalizuje aktywność trybu parkingowego. Natomiast tryb parkingowy nie jest włączony w momencie, kiedy samochód jedzie, ma włączony zapłon, ponieważ w tym trybie, czyli kiedy tu mamy jedynkę, a więc symulujemy włączenie zapłonu, kamera nagrywa normalnie w pętli, zapętlając nagrania bez żadnego trybu parkingowego. Jeżeli chcemy przełączyć kamerę w tryb parkingowy, po prostu wyłączamy zapłon w samochodzie. I teraz zwróćcie uwagę. Wyłączam zapłon w samochodzie, więc ACC dostaje 0 i w tym momencie kamera zatrzymuje na chwilę nagrywanie i przełącza się do trybu nagrywania parkingowego realizowanego w funkcji timelapse, czyli nagrywania poklatkowego. W tym trybie bardzo szybko wygasza się ekran, już po paru sekundach ekran jest wygaszony, co w sumie jest logiczne w trybie parkingowym. Natomiast nie ma żadnej sygnalizacji, żadnej dodatkowej ikonki, która by wskazywała, w jakim aktualnie kamera znajduje się trybie. Jedyna opcja, żeby to rozpoznać, to upływ czasu. Zwróćcie uwagę, że tutaj dość długo utrzymuje się 0, teraz przełączyło się na 1. Co 30 sekund się to zmienia, czyli co pół minuty kolejna sekunda tu wchodzi, a to właśnie wynika z właściwości nagrywania poklatkowego, ponieważ ten materiał jest w ten sposób właśnie nagrywany. Więc jedyna opcja, żeby to rozpoznać, to właśnie po upływie czasu. I teraz jeżeli chcemy, załóżmy, że wracamy do samochodu, włączamy zapłon, a więc strykam tutaj 1, sygnał ACC się włączył, kamera to rozpoznaje i zwróćcie uwagę, przełączenie znowu, zaczyna płynąć czas normalnie. Nie ma, mówię, żadnej ikonki sygnalizującej ten tryb, ale po upływie czasu możemy rozpoznać, jak kamera w danym momencie nagrywa, w jakim trybie się znajduje. Więc tak to działa. Ten tryb ACC, przepraszam, tryb parkingowy wymaga podłączenia adaptera ACC, który jest w zestawie, oraz wymaga przełączenia tego przełącznika ACC w ustawieniach kamery, więc tutaj pokażę to jeszcze raz. ACC musi być włączony. I teraz analogicznie, jeżeli chcemy odłączyć kamerę od zasilania z instalacji elektrycznej poprzez adapter ACC i podłączyć ją do zwykłego gniazda zapalniczki bez funkcji ACC, analogicznie musimy tę funkcję przełączyć na wyłączony, zatwierdzić i wówczas oczywiście zrobić to tylko raz, ale trzeba też kamery w ten sposób poinformować, jaki rodzaj zasilania kamera posiada. Tak więc wygląda adapter ACC, funkcja ACC w kamerze Mikavi PQ4 oraz tryb parkingowy. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, oczywiście zapraszam do zadawania ich pod tym filmem. A tymczasem dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam pomógł. Do zobaczenia z tym razem. Cześć!